Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Prezydent Lubina Robert Raczyński został skwitowany za wykonanie budżetu w 2012 roku. Radni miejscy udzielili mu absolutorium zdecydowaną większością głosów. Nikt nie był przeciw, tym bardziej, że Lubin zakończył poprzedni rok z budżetową nadwyżką. Wydatki w 2012 roku zamknęły się w kwocie ponad 284 milionów złotych, natomiast dochody wyniosły ponad 295 milionów. W miejskiej kasie 31 grudnia widniała więc nadwyżka budżetowa w wysokości ponad 18 milionów złotych. Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa uznały, że prezydent Raczyński gromadził dochody miasta, jak i realizował wydatki w sposób zgodny z uchwałami Rady Miejskiej. Lubińscy radni równie pozytywnie skwitowali włodarza miasta. Podaję wyniki. Głosowało 15, 0 przeciwnych, 2 osoby wstrzymujące się. W związku z tym, że większość wynosi 12 osób, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje panu prezydentowi. Pani skarbnik, proszę przekazać serdeczne gratulacje panu prezydentowi, że uzyskał absolutorium. Nie obyło się jednak bez dyskusji na temat ubiegłorocznej pracy prezydenta. Dwoje radnych opozycji wstrzymało się od głosu. Mimo że opozycja nie była przeciwna udzieleniu absolutorium Raczyńskiemu, to jednak krytykowała fakt zaciągania przez miasto kredytów na realizację inwestycji, co pozostałym radnym wydało się mało konstruktywną krytyką. Rzadko które przedsiębiorstwo, to jest 90-80%, a może 90%, ponad procent, żadne przedsiębiorstwo nie działa na kwestii inwestycyjnej bez kredytu. Gdybyśmy nie brali kredytów, to w zasadzie byśmy chyba wyglądali jak jedno miasteczko, które borykałoby się z drogami, z budownictwem i z wiecznie niezadowolonymi mieszkańcami. Natomiast u nas większość mieszkańców, moim zdaniem, jest po prostu zadowolona, ale zawsze, bo taka jest natura Polaka, że jak sąsiad ma dobrze, to trzeba narzekać, trzeba mu zazdrościć. Wydaje mi się, że jest dobrze, aczkolwiek zawsze jest coś jeszcze do zrobienia. Nie jest to maksimum. Wśród największych wydatków 2012 roku znalazły się te związane z ostatecznym rozliczeniem budowy obwodnicy południowej.